Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się z prześliczną Motorola Edge 30 Neo. Motorola, jak wiadomo, jest rodzaju żeńskiego, jest kobietą, no i cóż, ten smartfon też zdecydowanie jest kobietą. I to nie tylko dlatego, że jest ładny. Ma mnóstwo innych typowo kobiecych przymiotów. Ale zacznijmy od powierzchowności, bo tu stosunkowo dużo się dzieje. Zwróciliście zapewne uwagę na ten prostokącik na dole tylnej ścianki. To jest oznaczenie koloru. Ten kolor nazywa się Very Peri i jest kolorem tego roku, najmodniejszym kolorem sezonu. No rzeczywiście jest ładny, czy najmodniejszy, nie wiem, nie mnie to oceniać. Naturalnie telefon ten znajdziecie też w bardzo fajnej zieleni, w bieli, czerni, a te kolory przygotowano we współpracy z firmą Pantone, czyli fachowcami w dziedzinie barw. Wiadomo, facet nie powinien o kolorach rozmawiać, to zostawiam piękniejszej części naszej kochanej branży, natomiast obiektywnie muszę przyznać, że urządzenie jest po prostu estetycznie wykonane. Ten matowy tył jest nie tylko ładny, ale i praktyczny, bo ciężko go zabrudzić paluchami. To jest bardzo fajna cecha i bardzo praktyczna cecha telefonu. Samo urządzenie jest dosyć lekkie i niebywale poręczne. Idealnie pasuje do dłoni, zobaczcie. Pięknie leży w ręku, w dodatku feeling, kiedy go trzymamy, jest naprawdę fajny. Bardzo przyjemnie się korzysta z tego telefonu. A co najważniejsze, łatwo ogarnąć ekran jedną ręką. No niestety, Motorola nie uniknęła tu pewnych wpadek. Przyciski są położone moim zdaniem nieco zbyt wysoko. Zarówno klawisz włącznika, jak i głośności leży troszeczkę poza zasięgiem palca, zmusza do gimnastyki. Szczególnie dokuczy to osobom, które mają mniejsze dłonie, a bądźmy szczerzy, telefony o tak niewielkich rozmiarach, o tak dużej poręczności wybierają zazwyczaj właśnie ci, którzy dłonie mniejsze posiadają. No i niestety właśnie ci napotkają problemy. Ja tu problemów nie widzę, natomiast konsultowałem się z paroma przedstawicielkami piękniejszej części społeczeństwa, obdarzonymi mniejszymi dłońmi, no i one zgodnie przyznały, że jednak szczególnie te przyciski głośności powinny być nieco niżej. Wszyscy zgodnie twierdzą, łącznie ze mną, że kolejnym problemem jest umiejscowienie czytnika linii papilarnych. Ten z kolei dla odmiany jest zbyt nisko, zbyt blisko dolnej krawędzi wyświetlacza i zmusza nas do gimnastyki kciuka, do takiego nieporęcznego, niewygodnego naciągania palca. Szkoda, bo sam czytnik działa naprawdę dobrze. Ale z racji tego, że on jest tak nieporęcznie umieszczony, to ja korzystałem z rozpoznawania twarzy, które również działa dobrze, natomiast nie jest to perfekcyjne zabezpieczenie, bo wiadomo, opiera się tylko o to, co widzi aparat do selfie, czyli płaski obraz naszej twarzy. Wyświetlacz Motorola Edge 30 Neo zupełnie mnie nie rozczarował. Jest dobrej jakości, ma dosyć wąską ramkę, nawet ten dolny podbródek prawie jest tej samej szerokości, co górna rameczka, także wygląda to dosyć dobrze i sam wyświetlacz prezentuje też naprawdę dobrą jakość. Ma fajne kolory, ma wystarczająco wysoką jasność, by dało się z telefonu komfortowo korzystać w słoneczne dni. Ma też to, co obecnie najmodniejsze, czyli wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz. Do kompletu producent dał nam też coś na kształt Always on Display, przy czym nie zawsze to świeci, musimy telefonik w jakiś sposób poruszyć, żeby to się pokazało. O, tak jak widzicie w tej chwili. Więc to jest taka, powiedzmy, połowa Always On Display, ale lepsze to niż nic. Ale diody powiadomień też dali. Ona jest tu w ramce aparatu fotograficznego bardzo sympatycznie wkomponowana i dosyć praktyczna, bo tak, z przodu widzimy powiadomienie na ekranie, a jak położymy telefon ekranem do dołu, no to rolę powiadamiacza pełni właśnie ta rameczka wokół aparatu fotograficznego. Fajnie to rozegrali. Dla mnie jest to optymalne rozwiązanie i zdecydowanie lepsze niż jakaś mikroskopijna diodka gdzieś tutaj w narożniku wyświetlacza, której zazwyczaj nawet nie zauważamy, a tak, jedno świeci, drugie świeci i wszystko widać. A co znajdziemy w środku? W środku, moi drodzy, mamy Snapdragona 695, czyli jest modem 5G. Natomiast nie jest to ani najmocniejszy, ani najnowszy z procesorów na rynku. No ale cóż, może lepszego nam nie potrzeba? No bo tak, z jednej strony ta motka nie bryluje w benchmarkach, ale gry da się na niej odpalić. Co prawda te najbardziej wymagające nie polecą na najwyższym poziomie detali, ale ogólnie da się. Płynność działania tego telefonu w codziennym użytkowaniu naprawdę nie daje żadnych powodów do krytyki. A co najważniejsze, nawet pod obciążeniem ten smartfon nie nagrzewa się przesadnie i nie widać trottlingu. W zasadzie pomiary benchmarkowe pokazują podobną wydajność na początku, jak i tam po 20 iluś cyklach testu, także wydaje mi się, że pod względem wydajności, no cóż, jest po prostu średnio, ani perfekcyjnie, ale źle też w żadnym wypadku nie. Jest po prostu ok. Jeszcze bardziej ok
jest w kwestii softu, bo w zasadzie można by było powiedzieć, że mamy tu niemalże czystego Androida, bez żadnych dodatkowych apek, bez żadnych udziwnień, aczkolwiek Motorola dodała trochę od siebie, chociażby nieco bardziej niż w bazowym wydaniu systemu rozbudowane opcje personalizacyjne, wygodniejszy panel ze skutami, no a przede wszystkim swoje moto dodatki, w tym kultowy geścik do włączania latareczki. To niezmiennie mi jara od lat i to jest taka cecha rozpoznawcza Motorola. No i oczywiście jest to jedno z najfajniejszych rozwiązań, jakie Motorola kiedykolwiek wniosła do mobilnego świata. Oczywiście gestami włączymy też szybko aparat. Jest tam jeszcze kilka innych różnych tego rodzaju opcji. Jest też Ready For, czyli możliwość przemienienia smartfona w przenośny, niewielki komputer i operowania całym interfejsem na dużym ekranie. A skoro, jak na wstępie wspomniałem, jest to telefon kobiecy, to muszę też dodać, że w tych opcjach personalizacyjnych, które już wspomniałem, jest oczywiście możliwość dobrania koloru tapety czy wystroju interfejsu do koloru budowy albo do naszych własnych upodobań i to w bardzo, bardzo szerokim zakresie. Co się tyczy strony komunikacyjnej? No cóż, raczej nam tu niczego nie brak. Jest 5G, jest fizyczny dual SIM, czyli eSIM-a nie ma, ale można korzystać z dwóch kart. Jest NFC, jest oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, GPS i tak dalej. Wszystko to działa absolutnie bez żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o jakość dźwięku podczas połączeń, również jest w jak najlepszym porządku. Nie zauważyłem tutaj niczego niepokojącego i moi rozmówcy również zgodnie stwierdzają, że słyszą mnie nader dobrze. Ale to nie wszystko, bo E30 Neo ma jeszcze głośniki stereo, które w tej klasie, powiedzmy to wprost, nie są powszechnie stosowane. Rzekłbym nawet, że występują stosunkowo rzadko i stosunkowo rzadko brzmią tak dobrze jak te. E30 Neo gra naprawdę dobrze na głośnikach. Nie jest to oczywiście topowa ekstraklasa, nie dorówna flagowcom za 5 czy 6 tysięcy, ale brzmienie jest jak najbardziej akceptowalne, a co najważniejsze, nie kaleczy nas w uszy. A bateria? Spodziewacie się, że szczupły, poręczny smartfon ma małą baterię. No i w zasadzie można tak powiedzieć, 4020 mAh to na dzisiejsze czasy nie jest duży akumulator. A jednak w tym małym skubańcu daje radę. Daje radę wytrzymać 2 dni bez większego wysiłku, bez napinki, bez konieczności pójścia na kompromisy w rodzaju wyłączenia pozycjonowania i tak dalej. Nie musimy niczego robić, żeby ten telefon 2 dni popracował i to jest naprawdę fajne. Jak go zapędzamy do bardziej wytężonej pracy, to też spokojnie, z dużym zapasem do wieczora wytrzyma. Nie musicie się obawiać, że pod koniec dnia telefon Wam zdechnie. A żeby jeszcze było weselej, mamy szybkie ładowanie, całkiem niezłe, 68-watowe. Ładowarkę w komplecie, podkreślam, i napełnienie baterii zajmie w okolicach 40 minut, jeżeli ładujemy od zera. Wiadomo, na początku ono postępuje szybko, później troszeczkę im bateria pełniejsza, tym spowalnia. No ale mniej więcej te 40 minut trzeba liczyć, ale jeżeli nie rozładujemy baterii do końca, tylko zaczniemy ładować tak tam z poziomu 20-30%, to spokojnie liczmy, że pół godziny i bateria jest pełna. Ale to nadal nie koniec, jeżeli chodzi o ładowanie tej motki, bo jeszcze, moi drodzy, mamy ładowanie indukcyjne. Ono jest powolne, ale słuchajcie, w tym segmencie cenowym to naprawdę rzadkość i warto o tym wspomnieć i głośno o tym powiedzieć. A chwilę wcześniej mówiłem o zestawie. W zestawie mamy poza ładowarką i kabelkiem również silikonowy pokrowiec, którego ja jednak z premedytacją nie używałem, bo szkoda chować w plastiku coś tak ładnego jak ten smartfon. A z drugiej strony obudowa jest dość odporna na zarysowania i nawet trochę wodoszczelna. To nie jest ta pełna wodoszczelność. Broń Boże, nie zanurzajcie tego smartfona do wody. Ale jak Was przyłapie drobny deszczyk, czy przypadkiem gdzieś tam sobie ten smartfon zachlapiecie, to spokojnie, nic mu to nie zaszkodzi. Pora teraz powiedzieć parę słów o aparatach fotograficznych. Jak widzicie, E30 Neo nie ma jakoś strasznie rozbudowanego aparatu fotograficznego, trochę wbrew dzisiejszej modzie, ale to dobrze, bo tak naprawdę więcej nam nie trzeba. Mamy aparat główny, mamy aparat szerokokątny. Dobra, powiecie, że przydałby się jeszcze tele, no ale moi drodzy, cena, tak? To jest segment średni, nie wymagajmy zbyt wiele. Aparat podstawowy ma 64 megapiksele i, co ważne, optyczną stabilizację i przyzwoitą przysłonę 1.8. I rzeczywiście daje radę. W dzień robi świetne zdjęcia, aczkolwiek tutaj przestrzegłbym Was przed fotografowaniem na przykład pod słońce, bo HDR radzi sobie tak, no nie jakoś rewelacyjnie, natomiast jeżeli fotografujecie optymalnie oświetlony plan, to zdjęcia wyjdą po prostu super.
i będziecie nimi naprawdę zachwyceni. Kolorki są bardzo sympatycznie oddawane, a i szczegółów również nie brakuje. Aparat szerokokątny, no to już jest taki zwyczajny, 13 megapikseli, pole widzenia 120 stopni, jest też niezły, szczególnie w dzień. Oczywiście wiadomo, że po zmroku ustępuje już wyraźnie aparatowi głównemu, ale to jest też normalne i tego się należy spodziewać w większości tego rodzaju przypadków. Co jeszcze ważniejsze, aparat szerokokątny pełni również rolę aparatu do makro. To nie jest żadne tam byle jakie dodatkowe dwumegowe oczko, które udaje, że robi zdjęcia, tylko naprawdę robi zdjęcia i makro tym telefonem naprawdę wychodzą fajne. Zatem jeżeli często fotografujecie makro, to jest argument za zakupem akurat tego modelu. Całą pewnością argumentem za zakupem tego smartfonu nie będzie przybliżenie, bo mamy tutaj niestety tylko przybliżenie cyfrowe, czyli po prostu przyjmuj się, że tu nie ma zoomu, bo ten, który jest, jest do niczego, jak to cyfrowy zoom w każdym innym telefonie. Podobnie ma się rzecz ze zdjęciami nocnymi. No cóż, Edge 30 Neo nie jest smartfonem wymarzonym do zdjęć nocnych. Fotki robione głównym aparatem, no cóż, można nazwać, powiedzmy, że w miarę akceptowalnymi, daje w sumie radę, daje się tam coś zobaczyć, jest tryb nocny. Nie są te zdjęcia najgorsze, ale pochwalić też za bardzo ich nie mam za co. Natomiast jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, po prostu nie róbcie nim zdjęć po zmroku. Jakość odwzorowania detali jest bardzo marna, o reszcie nawet nie ma co wspominać. Można za to powspominać o selfiaczkach. Tu jest w pożądalu. Aparat ma 32 megapiksele i przysłonę 2.4. No i co najważniejsze, oferuje całkiem fajną jakość zdjęć i tu wiele słów krytyki raczej nie padnie. Myślę, że mogę go pochwalić za odwzorowanie kolorów, jest naprawdę bardzo w porządku, a i ujęcia portretowe, chociaż robione jednym obiektywem, też udają się całkiem dobrze, szczególnie jak nie mamy rozwianych włosów. No ja na szczęście nie mam tego problemu, ale wiem, oczywiście możecie się z tym napotkać, więc nie róbcie sobie zdjęć z rozwianymi włosami na tle krzaków, bo wtedy to on się na pewno pogubi, ale rozwiane włosy na tle nieba już powinien dać radę. Nie poradzi sobie natomiast w dziedzinie filmowanie. Nie wiem, co tu się odwaliło, ale ten smartfon nie nagrywa w 4K. Który mamy rok? Który byśmy nie mieli, w 4K niestety nie nagracie. Nagracie w Full HD i w dodatku te filmy też jakieś oszałamiające nie będą. Ani płynność nie powala, ani wyrazistość nie powala, ani dźwięk też. No, jakieś tam są, tak? Da się film nagrać, natomiast arcydzieło to nie będzie. Na pocieszenie, w opcjach aparatu znajdziemy kilka dodatkowych opcji, jak na przykład kolor spotowy, który działa również przy filmowaniu. Nie jest to absolutna nowość, ale powiedzmy, że taki sympatyczny dodatek. Jest też możliwość oczywiście nagrywania jednocześnie przednim i tylnym aparatem, gdyby ktoś sobie chciał powlogować. Czyli podsumowując, możliwości fotograficzne. Na plus zdjęcia dzienne i makro przede wszystkim. Na minus zdjęcia nocne, szczególnie z aparatu szerokokątnego i filmowanie. No i powiedzmy, że HDR-em też ciężko się zachwycić. A teraz odpowiedź na pytanie, czy można się zachwycić całokształtem tego telefonu. Powiem Wam szczerze, rzadko to mówię i w sumie poprawność polityczna wręcz zakazuje mi chyba tak mówić, ale jest to smartfon kobiecy i już Wam mówię dlaczego. Jest praktyczny, nie brudzi się, jest ładny, jest poręczny, pomijając wpadki z ergonomią, ale jest poręczny, jest łatwy do opanowania jedną dłonią, jest lekki. Szybko się ładuje, ma długotrzymającą baterię, ma porządny aparat do selfie, zatem sporą część typowych, takich sztampowych, by nie powiedzieć wprost stereotypowych wymagań kobiecych on spełnia. Czy spełnia też męskie wymagania? No cóż, nie powiem, że używanie go było dla mnie jakąś straszną katorgą. Korzystało mi się z tego telefonu bardzo przyjemnie. Nie napotkałem żadnych poważnych niedociągnięć pracy interfejsów, pracy systemu. W roli narzędzia łączności sprawdza się bardzo dobrze. Z rzeczy, które ja osobiście chciałbym w nim poprawić, to położenie przycisków, położenie czytnika linii papilarnych, ale już jego działanie nie, bo jest bardzo dobre, jakość filmów i jakość zdjęć nocnych. To są te rzeczy, które mnie najbardziej odstraszają od tego modelu. Natomiast ilość zalet jednak wydaje mi się, że jest na tyle duża, by nie skreślać tego smartfonu
i brać go pod uwagę, kiedy rozważamy zakup urządzenia do 2000 zł. Bo właśnie tyle, moi drodzy, ten smartfon kosztuje i spokojnie, nie będą to zmarnowane pieniądze, jeżeli będziecie pamiętali o tych niedostatkach, które ten telefon ma i oczywiście o ile przekonają Was zalety, które on ma. Czy zatem z mojej strony poleci rekomendacja dla tego smartfona? No cóż, powiedziałem, no jest kobietą, a z kobietami się nie dyskutuje, a na ich, powiedzmy, wady trzeba przymykać oko. No i proponuję tego się trzymać, a ja już się żegnam z Wami. Do zobaczenia. Cześć.